Witam serdecznie. W ciągu ostatniej doby sporo nowych doniesień z Donbasu, kolejne filmy z transportem broni na wschód. O części informacji napisałem w dzisiejszym poście. Zacznę może od tytułowej kwestii, czyli 600 tysiącach żołnierzy walczących po stronie Ukrainy. Informacje zaczerpnąłem z azerskiego portalu do Gruciaber. W nim Azerowie odnoszą się do konfliktu o Górski Karabach. W przeciwieństwie do Karabachu, separatyści z Donbasu nie będą w stanie stawić oporu przez 44 dni. Ukraina przygotowuje się do ataku. Tak brzmi tytuł. Dalej czytamy. Prorosyjscy separatyści we wschodniej Ukrainie są zaniepokojeni zwycięstwem Azerbejdżanu w 44-dniowej wojnie. Powodem zaniepokojenia jest informacja, że armia ukraińska przygotowuje się do odzyskania kontroli nad Donbasem, korzystając z doświadczenia i taktyki Azerbejdżanu. Ekspert wojskowy Aleksiej Leonkow uważa, że ukraińskie siły zbrojne poważnie przygotowują się do ataku i separatyści z Donbasu nie będą w stanie stawić oporu przez 44 dni, tak jak to zrobiła Armenia w Karabachu. Ekspert powiedział mediom rosyjskojęzycznym, że potencjał ofensywny armii ukraińskiej jest wysoki, ponieważ w ostatnich latach pod przywództwem Stanów Zjednoczonych i NATO poczyniono poważne przygotowania. Waszyngton wydał 250 milionów dolarów na szkolenie i wyposażenie 4 brygad ukraińskiej armii. I teraz właśnie będzie mowa o owych 600 tysiącach żołnierzy. Rodion Mirośnik, dziennikarz i polityk z Ługańskiej Republiki Ludowej, powiedział w wieczornym programie z Władimirem Sołowiowem, że Ługańsk i Donieck będą musiały zwrócić się do Rosji o pomoc w nowej eskalacji militarnej, bo nie mają siły przeciwstawić się ukraińskiej armii. Rzecznik separatystów powiedział, że armia ukraińska liczy 240 tysięcy żołnierzy, ale Arsen Awakow będzie miał do dyspozycji około 340 tysięcy żołnierzy i że 600 tysięcy żołnierzy zaatakuje Donbas, dlatego Doniecka i Ługańska Republika Ludowa z pewnością zwrócą się o pomoc do Rosji. 600 tysięcy zaatakuje Donbas. Trzeba przyznać, że te liczby robią wrażenie. Teraz może odnieśmy się do faktów. Armia Ukrainy obecnie na pewno liczy ponad 200 tysięcy aktywnych żołnierzy, możliwe, że i 240, jak to powiedział pan Mirośnik. Arsen Awakow, który jest ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy, według Mirośnika będzie miał do dyspozycji 340 tysięcy żołnierzy. Pytanie, czy Rodion Mirośnik miał na myśli rezerwistów, czy może najemników? Raczej to pierwsze, bo nie przypuszczam, aby Ukraina miała na tyle pieniędzy i ogólnych zdolności. To jest raczej fizycznie niemożliwe. Po pierwsze, aby sfinansować taką ilość najemników. Po drugie, żeby to zorganizować. Więc rezerwistów na Ukrainie, w zależności od źródeł, jest od około 800 tysięcy do 1 200 tysięcy, więc teoretycznie możliwe jest, aby aktywować taką ilość żołnierzy rezerwy. Te 340 tysięcy. Tylko że tak, żeby to miało sens, to należałoby tych ludzi przez pewien czas przysposobić do walki, dać im możliwość jakiejś zaprawy przed pójściem do boju, bo mnie osobiście ciężko jest sobie wyobrazić, że człowiek przykładowo siedzący cały czas za biurkiem dostaje do ręki karabin i od razu jest rzucany na front. No przecież to jest niemal pewna śmierć. No chyba, że ci rezerwiści mają być mięsem armatnim w tym konflikcie. No ale takie działanie to jest zupełny brak szacunku do życia ludzkiego. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że Ukraina rozpoczęła mobilizację rezerwistów. Szukałem potwierdzenia dla tych informacji, jednak nie znalazłem żadnego wiarygodnego, że tak się dzieje. Być może po prostu dopiero są szykowane. Więc o co mogło chodzić panu Mirośnikowi?
Myślę, że pan Rodion Miroshnikov świadomie próbował stworzyć taką atmosferę zagrożenia również dla terytorium Federacji Rosyjskiej, ponieważ 600 tysięcy żołnierzy to ogromna armia, która dobrze dowodzona, kierowana z sensownym planem taktycznym, mogłaby sięgnąć w głąb Rosji, tym bardziej, że pan Miroshnikov zabierał głos w programie pierwszego kanału rosyjskiej telewizji, czyli chyba najbardziej oglądanym ogólnokrajowym kanale. Dlatego myślę, że świadomie mógł w ten sposób próbować stworzyć pewną presję na władzach Rosji, aby nie zwlekały z gotowością do ewentualnego oporu, do ewentualnej pomocy w potencjalnym konflikcie. Dodatkowo te liczby są o tyle nierealne, ponieważ no, nikt o zdrowych zmysłach nie rzuca całej armii w region jednak ograniczonego konfliktu. Dlatego osobiście zakładam, że retoryka Miroshnikowa nakierowana była na propagandę, na to, żeby dotrzeć do zwykłych mieszkańców Rosji, do zwykłych obywateli. I chodziło o stworzenie takiej propagandy zagrożenia dla Federacji Rosyjskiej ze strony Ukrainy. Pojawiają się informacje, że Ukraina ma przedstawić Rosji plan pokojowy dla Donbasu, będący jednocześnie czymś w rodzaju ultimatum. I ten plan dla Rosjan w swojej treści ma być niekorzystny. Można powiedzieć, że nie do przyjęcia. I odrzucenie tego planu przez Rosję ma być przyczynkiem do próby militarnego odzyskania kontroli nad Donbasem i być może także Krymem. Ponadto, jak pisałem w poście, źródła ukraińskie dementują informacje o przygotowaniach Ukrainy do wojny, twierdząc, że to rosyjska propaganda. Tylko zastanawiam się, czy te liczne transporty broni na wschód to też dzieło ruskiej propagandy. Tak jak wczoraj pisałem na Facebooku, Rosja przygotowuje się. Okręgi wojskowe zachodni i południowy rozpoczęły ćwiczenia. Okręty podwodne Kołpino i Nowogród Wielki, które są wyposażone w pociski manewrujące Kalibr, rozpoczęły niezapowiedziane ćwiczenia na Morzu Czarnym. Plan ćwiczeń zakłada kilkudniowe zanurzenie się na 200 metrów. Są też niepotwierdzone informacje, że rozpoczęto przygotowania w szpitalach na Ukrainie, w pobliżu Doniecka, do przyjmowania rannych. Należy to brać jako plotki, ale jest to ciekawa informacja. Jeśli chodzi o głosy w Rosji bliżej struktur decyzyjnych, to w Rosji ogólnie istnieje taki specyficzny model przekazywania informacji, że te informacje, które są kontrowersyjne, zazwyczaj artykułowane są przez przeznaczonych do tego ludzi. Chyba najbardziej znaną tubą takiej ostrej propagandy jest Władimir Żyrinowski. Więc jeśli czegoś w dyplomacji nie wypada powiedzieć na głos, mówione jest to ustami takich ludzi jak na przykład właśnie Żyrinowski. Odnosząc się właśnie do tego typu narracji, to głos zabrał Jewgenij Prymakow Junior, syn byłego premiera Rosji, który też jest politykiem. I powiedział on, że jeśli Kijów przypuści atak na Donbas na pełną skalę, Ukraina nie tylko poniesie straty, ale otrzyma miażdżący cios w stolicę. Rosja ma możliwość zrównania wojskowej i administracyjnej infrastruktury Kijowa uderzeniem poza obszar działań wojennych. Pewnie jest to bardziej próba straszenia, żeby Ukraina nie próbowała akcji w Donbasie, ale jeśli sytuacja zaczęłaby się wymykać spod kontroli w Ługańsku i Doniecku na niekorzyść Rosji, to myślę, że nie można całkowicie wykluczać i takiego scenariusza. Za 2 dni mamy 15 marca. Zobaczymy, czy sprawdzą się słowa Dmitrija Gordona o tym, że 15 marca będzie ciężkim dniem dla społeczeństwa ukraińskiego. Przekonamy się, o co redaktorowi chodziło. Cóż więcej mogę dodać? Sytuacja staje się coraz bardziej dynamiczna. Wygląda to na realne przygotowania do ataku. Jednak póki oficjalnie nie zostanie to powiedziane i wcielone w życie, ciągle możemy mieć nadzieję, że
ten ostateczny scenariusz nie będzie miał miejsca. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję wszystkim za aktywność, komentarze, udostępnienia. Kłaniam się i do usłyszenia.